No witam was powtórnie na moim kanale. Dzisiaj będzie również o broni, ale w troszeczkę innym kontekście. Częstokroć pytacie mnie, czy noszę broń, czy mam pozwolenie na broń, na noszenie broni. Tak mam. Tak ono wygląda. I w związku z tym chciałbym pokazać, jak ja noszę broń, jaką broń używam do noszenia, jaką amunicję też w tej broni używam. Przede wszystkim ja wychodzę z założenia, że nie będę ja siebie ubierał, czy dobierał swojego ubioru do broni. Dlatego muszę kaburę, broń, dobrać do tego, jak ja się ubieram, żeby po prostu wyglądać naturalnie. Na przykład nie ubierać marynarki, na przykład w lato, prawda? Więc w związku z tym wybrałem noszenie mojej broni na co dzień inside waistband, to znaczy wewnątrz paska od spodni, wewnątrz spodni. Nie używam kabur zewnętrznych, po prostu uważam, że są one kompletnie nieprzydatne w tego typu noszeniu. No być może w zimę, jak ma się ciężką kurtkę i tak dalej, tak, ale to jest bardzo limitowany czas noszenia po prostu tego, czy okres noszenia tej broni w taki sposób. No więc jak widzicie, jestem w dosyć takim, dosyć obcisłym sweterku. Ja broń noszę po prostu na godzinie trzeciej. Praktycznie jej nie widać w tym momencie. Prawda? Ona jest cały czas w tym miejscu. Akurat tutaj mam pistolet w kaburze wewnętrznej, kydexowej. Springfield XDS z magazynkiem jednorzędowym w kalibrze 45 automatic cold pistol. Ja go później za chwilkę pokażę wam. Najpierw o innych pistoletach, które noszę dodatkowo do tego. Okay? Ten pistolet, który właśnie mam przy sobie, ja noszę gdzieś koło 80% czasu. Zacznijmy od tego, który najrzadziej noszę. Jest nim rewolwer Rugera LCR w kalibrze 38 Special. Noszę go rzadko z tego powodu, dlatego że no po prostu ma limitowaną pojemność bębenka i jego grubość, w sensie szerokość wraz z kaburą właściwie jest no taka sama jak dwurzędowego pistoletu w podobnym kalibrze, w kalibrze o podobnej mocy, więc troszeczkę to jest bezsensowne, ale dosyć często używam go jako wsparcie, jak gdyby broń wsparcia w samochodzie, albo po prostu on sobie leży w skrytce na rękawiczki, prawda? Niekoniecznie w tej kaburze. Zawsze używam kabury. Nigdy nie zostawiam broni bez kabury załadowanej, żeby sobie tak leżała, prawda? Zawsze jest w kaburze. Lub na przykład tej kaburze, która jest właściwie do kieszeni. Ona najbardziej pasuje do kieszeni cargo w spodniach, jeżeli mamy takie typu wojskowego. To coś tutaj po prostu zaczepia o kieszeni, wyjmując pistolet czy rewolwer. Kabura zostaje w kieszeni. Ona zresztą ma tutaj takie, jak widać, gumowe, jak gdyby to nie są rzepy, ale to są takie punkciki, takie wystające rzeczy gumowe, które po prostu zaczepiają się, powodują, jest większe tarcie po prostu w kieszeni i po prostu to zostaje, to wychodzi. Amunicji do tego używam Critical Defense z Hornady w kalibrze 38 Special Plus P. Ten rewolwer jest przystosowany do takiej amunicji, czyli Plus P Plus Pressure, czyli one są troszeczkę mocniejsze. One dysponują energią 392 joule. Tutaj przeliczyłem ze 100 funtów. Troszeczkę możecie być niezbyt rozpoznawać po prostu te jednostki, których tutaj używamy. Ten nabój no, wygląda tak. On ma taką polimerową wkładkę tutaj na początku. On jest oczywiście grzybkującym pociskiem. To ma za zadanie zapobiegać zapychaniu się na przykład ubraniem.
kośćmi i lub innymi rzeczami tej dziurki tutaj, która odpowiada za otwieranie się tego, tego pocisku, i, a jednocześnie powodować szybsze otwieranie się tego i działanie po prostu tego pocisku ma być takie, jakie powinno być. No i ja jestem bardzo zadowolony z tej firmy, szczerze mówiąc. Patrzyłem na przeróżne testy, ja sam strzelałem do różnych rzeczy z tego, więc no... Wydaje się być bardzo efektywną ta amunicja. Jednakowoż w tym leciutkim rewolwerze, który jest zbudowany z szkielet z plastiku, aluminium, troszeczkę stali nierdzewnej, zwykłej stali, tytanu nawet wręcz w tym rewolwerze, on jest bardzo leciutki, naprawdę. Strzelanie tymi nabojami nie jest zbyt przyjemne i naprawdę trzeba dosyć trenować, żeby opanować jego strzelanie z tego rewolweru. Następnym jest Smith & Wesson Bodyguard w kalibrze 380 ACP. Ten pistolet, ja już wcześniej go opisywałem na swoim kanale, ten pistolet jest bardzo wąziutki. Proszę zobaczyć, to jest mój palec. Jednorzędowy, ma 6 nabojów w magazynku plus 1 w lufie, można trzymać bezpiecznie. Oczywiście posiada blokadę i glicy, jest tylko double action only, czyli tak samo działa jak rewolwer. Kurek cały czas jest zrzucony, nic nie tutaj napięte, po prostu jest pistolet całkowicie bezpieczny. No więc ten akurat jest z laserem, taki gadżecik, którego właściwie do niczego nie potrzebujemy. W każdym razie ten pistolet używam wtedy, kiedy potrzebuję być ubranym na przykład w bardzo cienką koszulkę w bardzo gorące lato, kiedy naprawdę nawet koszulka jest za gorąco, więc no proszę, on jest po prostu całkowicie niewidoczny. Całkowicie. Ja mogę w nim praktycznie wszystko robić, on jest kompletnie niewidoczny, więc ten pistolet jest naprawdę bardzo fajny. On jest o wiele mniejszy niż na przykład nasz P64, który na pewno wszyscy dobrze znacie, więc no... Pistolecik genialny. Oczywiście go również opisałem w jednym z swoich filmików. Wrzucę link, żebyście mogli sobie obejrzeć. Amunicja, jakie do niego używam, to jest dokładnie ta sama amunicja, co wcześniej używałem, pokazywałem w rewolwerze. Jest nim oczywiście Hornady Critical Defense. Nikt mnie nie sponsoruje tutaj. Ja używam jej po prostu z wyboru i po prostu z opinii użytkowników, prawda? Ona dysponuje energią 90-grainowy pocisk, dysponuje energią 272 joule, więc no, to jest całkiem przyzwoite. Lub drugi magazynek noszę z amunicją Rugera ARX. IRX, przepraszam. Która jest dosyć taką nowoczesną amunicją. Ona ma wagę tylko 50 grainów, czyli połowę tego, co normalne naboje ołowiane z płaszczem. Ona jest zrobiona ze skompresowanego pudru miedzianego czy mosiężnego, pomieszanego razem z polimerem, w takim kształcie troszeczkę jak śrubokręt, prawda? Jak czubek śrubokręta. Te pociski są bardzo szybko, one śmigają z prędkością 1315 stóp na sekundę, czyli one są mniej więcej tak szybkie jak, prawie jak naboje z tetetki, tak? Bardzo szybko wytracają prędkość. Ten specyficzny kształt tutaj tego czubka, tego naboju ma za zadanie po prostu, jak nabój się obraca wbija się w cel, ma za zadanie wytracić jego prędkość, jego energię, jak najszybciej w trafionym celu. I te pociski nie są ekspandujące, nie grzybkują. Testy najwyraźniej z niego są bardzo dobre. Nie penetruje głębiej niż 14 cali. Czyli FBI minimum jest chyba, wymaganie jest 12 czy 13 cali, więc on tak troszeczkę przekracza tą granicę. Jednocześnie jest jak gdyby, no nie jest jak gdyby, jest pełnopłaszczowy, nie grzybkuje i nie ma tego problemu, jeżeli jesteśmy ubrani w grubą odzież i tak dalej. Po prostu pięknie przechodzi przez to i oddaje całą energię trafionemu celowi, że tak powiem, miękkiemu.
eufemizmy takie. W każdym razie, no, bardzo ciekawa amunicja, bardzo szybka przede wszystkim. No i ten pistolecik, bardzo często również go noszę nie w kaburze za paskiem, ale na przykład w kieszeni. W kieszeni on się bardzo dobrze sprawdza, bo po prostu naprawdę malutki. Ja, to jest moja komórka, tak? I ona po prostu, proszę zobaczyć, on jest po prostu jak portfel, tak? To jest portfel, więc jeżeli włożymy go do kieszeni, ten pistolet w tej kaburze, po prostu odznacza się jak portfel, prawda? Więc jest to bardzo dobra opcja. Czy w tylnej kieszeni, czy tutaj z przodu, świetna rzecz. No i ten mój pistolet główny, który noszę na co dzień, na godzinie trzeciej. Dlaczego na godzinie trzeciej? Dlatego, że nawet siedząc, ja mam do niego bardzo łatwy dostęp. Czy nawet w samochodzie, jestem zapięty, pasy idą tutaj troszeczkę z boku, więc również mam do niego bardzo łatwy dostęp, tak samo w lato, jak i w zimę. Nie lubię nosić na po stronie, a tu się mówi appendix carry, czyli na wyrostku robaczkowym, po prawej stronie z przodu. Dlatego, że ja jestem tylko człowiekiem, to jest tylko maszyna. Ja się mogę mylić, maszyna może się zepsuć, prawda? I w razie, kiedy cokolwiek by się stało, czy z mojej winy, czy z winy broni, ten pistolet celuje no, w dosyć ważne części mojego ciała, do tego w tętnicę udową, która, jeżeli zostanie uszkodzona, jestem martwy w ciągu kilku sekund, no kilkunastu sekund, prawda? Więc nie. To po prostu nie wchodzi w grę. Nie noszę również po stronie słabej, czyli po mojej lewej stronie, dlatego, że po prostu jeżeli jestem zapięty pasami, sięgnąć do tej broni po przekątnej, w samochodzie mówię, po przekątnej, no sprawia pewne trudności. Poza tym, jeżeli ktoś zbliża się ze złymi zamiarami i ma bardzo wyostrzone wszystkie zmysły i każdy taki ruch jest odnotowany przez niego, takie jest moje zdanie, więc uniknąć niepotrzebnych ruchów i po prostu no, zminimalizować jakąś reakcję ze strony oponenta w ten sposób, tak myślę, można zrobić, prawda? Więc noszę na godzinie trzeciej. Kiedyś nosiłem, tylko były ciężkie pistolety, na godzinie piątej na nerce. Dlatego, że jeżeli noszę cięższy pistolet, po prostu on bardziej troszeczkę odstaje i wtedy, no oczywiście można ubierać go wtedy do grubszego ubrania, prawda? Ale generalnie można przesunąć pistolet trochę do tyłu i nie będzie wystało. No oczywiście mamy problem, jeżeli się zginamy, schylamy po coś, będzie wystało. Więc moim zdaniem na godzinie 3:30 jest najlepsze noszenie. Noszę oczywiście zawsze w kaburze, jeżeli wyjmuję... Aha, dlaczego w takiej kaburze, na przykład nie hybrydowej? Kiedyś nosiłem w hybrydowych kaburach. Ale hybrydowy kabur oczywiście z takim skórzanym tutaj takim plackiem, prawda? One są bardzo dobre. Bardzo dobrze się układają do ciała, bardzo dobrze są bardzo wygodne przede wszystkim, ale chodzi o to, że bardzo ciężko je, dużo ciężej je wyjąć, kiedy musimy na przykład wysiąść z samochodu i musimy zostawić broń w samochodzie. Ja mówię tutaj o USA-skich warunkach, amerykańskich. Tutaj się zostawia broń w samochodzie. Na przykład jeżeli się idzie do sądu, czy do na lotnisko, czy po prostu do miejsc, gdzie po prostu nie można wnosić tej broni, broń się zostawia w samochodzie, więc wyciągając tę hybrydę, ja mam problemy. Potem zakładając ją, praktycznie muszę no, się częściowo wręcz rozbierać, żeby ją założyć, prawda? A kaburę kajdeksową nawet na siedząco wkładam i wszystko jest ok. Nigdy, przede wszystkim nigdy, ale to nigdy nie wyjmuję pistoletu załadowanego z kabury. Wyjmuję go z kabury tylko i wyłącznie po to, kiedy potrzebuję go użyć. To jest podstawowa zasada. On jest cały czas załadowany. Tutaj jest indykator załadowania. Do tego, jeżeli ja go wyjmuję, pistolet w celu użycia, akurat ten posiada bezpiecznik tutaj chwytowy, więc ja go wyjmuję zawsze w ten sposób. Nie naciskam nigdy bezpiecznika chwytowego i dopiero
podczas wyjętego, podczas wprowadzenia go do akcji, czy na strzelnicy, czy gdziekolwiek, naciskam bezpiecznik chwytowy. To samo, jeżeli ja chcę pistolet schować, bezpieczniej jest wyjąć po prostu kaburę, samą kaburę, włożyć do niej pistolet i dopiero włożyć w całości, w tym przypadku na przykład nie naciskając bezpiecznika chwytowego, włożyć w całości zapasek. Dlatego, że mimo, że możemy mieć tą pamięć mięśniową perfekt, możemy wkładać sobie na pamięć, bez patrzenia i tak dalej, zawsze cokolwiek się może zdarzyć, dlatego, że no, może zaczepić o ubranie, o cokolwiek, więc wkładamy razem z kaburą, nie wkładamy sobie do kabury. To fajnie wygląda na filmach i tak dalej, na super wyszkolonych zawodowcach, ale w rzeczywistości radzę, jeżeli użyjemy pistolet, wyciągamy kaburę, wkładamy do kabury i razem z kaburą wkładamy wtedy zapasy. Koniec, kropka. Ja przychodzę do domu, wyciągam ten pistolet, tak jak jest, załadowany, wkładam go do sejfu. Nie rozładowuję go w domu. Po jaką cholerę mam to rozładowywać w domu? Po co? Na przykład w tym przypadku wszystko tutaj, wszystkie sprężyny są spuszczone. Jest załadowany nabój w lufie, będzie sobie leżał 20 lat, kurczę, nie będzie strzelał, jeżeli nie wsadzę palca w spust, więc po co mam go wyciągać z kabury? Wracając do mojego XDS-a, to jest kaliber 45 ACP, dlatego, że on jest dosyć wąski i ja właśnie preferuję takie pistolety, dlatego nie dwurzędowe pistolety z dwurzędowymi nabojami, przepraszam, magazynkami, dlatego, że no, ten styl noszenia troszeczkę wymaga właśnie no, poświęcenia pojemności magazynka. No, być może niektórzy, to wszystko też zależy od budowy ciała również. Ja oczywiście mam problemy z grawitacją, oczywiście wiek robi swoje, więc no, dwurzędowy magazynek w pełno lub w kompaktowym pistolecie no, będzie troszeczkę mnie poszerzał. Jeszcze bardziej. Więc nie bardzo. Wracając do amunicji. Akurat w tym... i zawsze dodatkowy magazynek noszę w kieszeni, w której nie mam nic oprócz magazynka, tak? No bo jeżeli będę miał klucz od samochodu i magazynek i coś przyjdzie mi zmieniać ten magazynek, co bardzo wątpię, no to co, wyjmę klucze? Nie. Zawsze tylko magazynek w tej kieszeni lub w osobnej kaburze na magazynek. W tym pistolecie na przykład w zapasowym magazynku noszę te naboje Airax od Rugera, które w tym przypadku, ja nawet nie mam pudełka, jakie one są szybkie, prawdopodobnie też bardzo szybkie, znaczy no, na 100% są szybkie, ale nie pamiętam wagi, nie pamiętam prędkości, więc nie będę tutaj wymyślał na ten temat. Są bardzo dobre, bardzo bardzo dobre testy. No i jako w magazynku noszę naboje firmy Federal, one się nazywają Guard Dog, czyli pies stróżujący. I one wyglądają jak naboje pełnopłaszczowe, tyle że niekoniecznie. Proszę zobaczyć tutaj na zdjęciu. One są de facto grzybkujące. Tutaj w środku, pod takim cieniusieńkim płaszczem, jest kuleczka taki polimerowa, która ma za zadanie trzymać to wszystko właściwie w całości. Jak ten pocisk uderza w cel, po prostu ten cieniutki płaszcz się zgniata i on grzybkuje. Dlatego to jest tak zrobione, że niektóre pistolety są wrażliwe na naboje półpłaszczowe z wgłębieniem w środku i tak dalej, więc to jest mój wybór. One są szybkie, one są dosyć wolne, przepraszam, dosyć lekkie, 165 grainów. Ale za to, tu są prędkości. 1140 metrów na, przepraszam, stóp na sekundę przy wylocie z lufy i dysponują energią 640 joule. To jest naprawdę dużo, proszę mi uwierzyć, w kalibrze 45 ACP. Kiedyś używałem nabojów Zombie Max. To jest dokładnie to samo co Hornady Critical Defense, tylko że na przykład nie jest w łusce niklowanej, tylko w takiej łusce jak to. No i oczywiście z czubkiem polimerowym zielonym, który jest idealny na zombiaki,
bo nic innego, kurczę, nie potrafi tego pokonać. Kiedyś uległem magii tego napisu Six Hour. Zresztą bardzo lubię tą firmę, ale jeśli chodzi tylko i wyłącznie o broń. No bo są typowe, grzybkujące, półpłaszczowe, ale bardzo się nie sprawdzają w sytuacjach, kiedy cel jest pokryty, że tak powiem, grubszą odzieżą. Tak? Mają tendencję po prostu do niegrzybkowania i tyle. I to są moje wybory do noszenia. 90% praktycznie noszę tego XDS-a plus dodatkowy magazynek. Więc w lato dosyć często noszę 380 ACP tego Bodyguard Smith & Wesson. To jest naprawdę genialnym pistoletem. Jest trochę snappy, jak to wszystkie takie małe pistolety, ale jest naprawdę genialnym pistoletem. Bardzo go lubię. Naprawdę bardzo go lubię. Nie jest to kieszonkowy pistolet, ale prawie. Okay? No i to by było tyle. Troszeczkę przydługi ten film, ale myślę, że będzie odpowiedzią na wszystkie pytania, jaką broń noszę i z jaką amunicją. No, noszę tą broń od rana do wieczora, no po prostu cały czas mam przy sobie. Po prostu litania, jak wychodzę z domu, portfel, pistolet, klucze, komórka, PP, KK, do widzenia, nie? Okej, dziękuję.